Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, tutaj Olga Palka, a to kanał Klub Przedsiębiorczości. Jeżeli nas słuchasz, to witaj w kolejnym podcaście. A dzisiaj ze mną osoba, która działa w branży marketingu od 2006 roku. Aktualnie współprowadzi agencję marketingową Two Colors, która odpowiedzialna jest za tworzenie profesjonalnych stron www, a także efektywnego marketingu. Współtwórca trzech części Biblii e-biznesu, jak również osoba, która brała udział przy projektach takich jak budowanie międzynarodowych hoteli, czy pierwsza w świecie aplikacja oparta na grywalizacji, jak również pierwszy polski portal dotyczących szkoleń online. Długi wstęp, Marcin Godlewski. Witam serdecznie. Cześć Marcin. Jesteśmy w sobie w Krakowie, także od razu też dziękuję Ewie, która nam pomogła przy organizacji tego wywiadu. Jesteśmy w Forum Przestrzenie. Marcin, ja Cię zaprosiłam, ponieważ duża teraz wrzawa powstała wokół social mediów, ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście jesteś ekspertem w tej dziedzinie od 2006 roku, myślę, że jeszcze nawet wcześniej, bo się musiałeś tym najpierw interesować, nim w to się zagłębiłeś. Marcin, tak idąc od początku, właściwie można powiedzieć, że jeżeli ktoś poszukuje rozwiązań w social mediach, to musi sobie odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań na samym początku właśnie. Natomiast załóżmy, że ja jestem przedsiębiorcą, mam jakiś produkt, usługę i mój odbiorca, czyli mój potencjalny klient, nie wie, czym ja się w ogóle odróżniam od konkurencji, czym jest mój produkt, jaką mam skuteczność, od czego powinnam zacząć? No, przede wszystkim musisz Ty wiedzieć, co Ty sprzedajesz, tak? Bo wiele osób często zapomina jakby określić siebie, tak? Określić cel, misję swojej firmy. Myślę, że to jest takie górnolotne, a to też właśnie pomaga w tym, żeby klient zrozumiał, tak? No bo prostą rzeczą jest to, że jeśli ktoś ma sklep z zabawkami, no to wiem, że sprzedaje zabawki, tak? Ale jeśli ktoś ma dane usługi różnego rodzaju, no to czasami przez mnogość usług, czy mnogość różnych rozwiązań, zapomina się, tak? Więc jeśli do nas przychodzi klient i mówi, hej, a co wy robicie? No to ja mogę im powiedzieć wtedy, dobra, to tak zgodnie z tym, co mamy tu napisane, robimy to, to, to i to, prawda? Więc mogę mu fajnie wyszeregować. Więc najpierw trzeba wiedzieć samemu, co się chce robić, co jest dla nas najbardziej opłacalne, co jest może górą lejka sprzedażowego, a co jest gdzieś na dole, no nie? I wtedy łatwiej można wytłumaczyć klientowi, typu, dobra, robimy to, robimy to, robimy to. Jeśli potrzebujesz czegoś kompleksowego, to możemy to zorganizować w taki sposób. Jeśli chcesz indywidualnie do czegoś podejść, no to również można to robić. W zależności od tego, jaką mamy strategię, jaki mamy pomysł na swój biznes, prawda? Ogólnikowo mówiąc, bo trzeba wyjść od tego, co my chcemy robić, co robimy, tak naprawdę rozpisać, opisać. Myślę, że wtedy klientowi będzie o wiele łatwiej coś podesłać czy pokazać, jeśli tego sam nie zauważy, oczywiście. Padło słowo klucz. Coś, co często gdzieś tam się przewija w social mediach, czyli budowa lejka sprzedażowego. No więc jak ten lejek sprzedażowy w ogóle otworzyć? Och, to jest wszystko w zależności oczywiście od profilu firmy i tego, co się robi i co się sprzedaje. Więc najpierw trzeba wiedzieć w zasadzie, kto jest naszym klientem docelowym, tak? No i często buduje się lejki, no wiadomo, jak lejek, od elementu tego, że na samej górze są rzeczy, które są za darmo dostępne, tak? Lub niskopłatne. Często też na przykład w sklepach internetowych ludzie dają oprócz fajnego produktu, fajnych rozwiązań kod rabatowy, tak, żeby zachęcić. Bo ktoś wchodzi na sklep, pewnie nieraz gdzieś wchodziliśmy na jakieś ubrania, buty i tak dalej i skakuje nam pop-up typu, nie wiem, 10% rabatu na pierwsze zamówienie, prawda? To jest góra lejka. Wtedy ktoś się łapie, mówi, o dobra, wchodzę, podaję maila, jak już podamy maila, to możemy dużo rzeczy zrobić. A te 10% rabatu często to jest tak naprawdę kilka złotych, nie? A my podświadomie się na to łapiemy. Więc lejek sprzedażowy to jest też wiedza od tego, po pierwsze, od czego zacząć, kto jest naszym klientem, co ma być na końcu, czyli finalnie, co chcemy sprzedawać, tak? Bo my jako przedsiębiorcy musimy sobie poukładać to. No i teraz, jeśli mówimy na przykład o szkoleniach, no to można ułożyć bardzo dokładnie cały lejek, tak? Bo jeśli my chcemy wiedzieć, wiemy, jakie są nasze najdroższe produkty, które powinny mieć de facto na samym końcu, no to możemy iść od dołu do góry i sobie poukładać, co ma być na samej górze, żeby klient, który nas interesuje, przyszedł do nas, tak? Inaczej będzie lejek wyglądał, jeśli to jest klient VIP, inaczej będzie, jeśli to wyglądał, jeśli to jest klient
normalny, że tak powiem, tak, który może wydać kilkaset, kilkadziesiąt złotych na nasze usługi czy produkty. Natomiast jeśli my nie wiemy w ogóle, kim jest klient, no to na tym się musimy skupić i zastanowić, tak? Czyli wyjść od tego, kim jest nasz klient, jakie mamy usługi, jakie mamy produkty i sobie to wszystko usystematyzować krok po kroku, ogólnie mówiąc, bo to jest jednak trochę praca na to, żeby to poukładać, tak? Inaczej się produkuje i sprzedaje szkolenia, inaczej właśnie innego rodzaju usługi, inaczej produkty fizyczne, ogólnie mówiąc. To jak właśnie sprawdzić, kim jest ten nasz klient? Bo czasami jest tak, że pewnie pracujesz z przedsiębiorcami, spotykasz się z tym właśnie, że nam się wydaje czasami, że totalnie ktoś inny jest naszym klientem, a statystyki pokazują, że faktycznie my w ogóle szukamy po omacku. Wiesz co, najczęściej przedsiębiorcy myślą, że wszyscy są moimi klientami. Tak? No bo każdy musi nosić buty, prawda? Pewnie znacie też taką historię o tym, że w Afryce nie każdy nosi buty, tak? Czy w Indiach nie każdy nosi buty. Ja też mam znajomych, którzy nie noszą butów, chyba że spadnie śnieg, chociaż wtedy też nie zawsze. Więc określić, kto jest naszym klientem, no i to się nazywa tak zwany awatar klienta, tak? Czyli musimy dokładnie wiedzieć, nie wiem, gdzie mieszka, jakim wieku jest, płeć, gdzie pracuje, ile ma pieniędzy, czy jeździ na wakacje, czy nie, co lubi, jaki ma problem, tak, który my rozwiązujemy i tak dalej. Tych czynników jest mnóstwo, tak? Czy jest w danych social media, czy jest na Facebooku, Instagramie, TikToku, YouTubie, czy ogląda telewizję, czy nie ogląda, tak? Więc te dane są dostępne i teraz jeśli my mamy czas, przestrzeń, to możemy sobie robić research, sobie układać to samemu, albo wymyślać, albo jeśli mamy już klientów, to zawsze można im wysłać ankietę i zapytać, hej drogi kliencie, powiedz nam coś o sobie, tak? Gdzie mieszkasz, co robisz, czy masz dzieci, czy masz zwierzaki, tak? Czy mieszkasz w domu, czy mieszkasz w bloku, tak? Czy pracujesz na etat, czy masz własną firmę? Bo to jest też mega dobre. Dla przykładu, dzisiaj rano rozmawiałem z klientem, który sprzedaje legowiska dla psów. Unikalne legowiska dla psów, można powiedzieć, bo szyte ręcznie pod Katowicami, tak? Oczywiście produkty pochodzą z różnych miejsc na świecie, ale jednak to robią ręcznie, personalizują, tak? I są to produkty, które są dosyć drogie, bo kosztują 250 zł. Przykładowo w dużych sieciach kosztują 50 zł takie legowiska prosto z Chin. Tylko, że to logowisko będzie trwało 2-3 lata, wytrwa, jeśli jest normalny piec, że tak powiem. No i tam klientem najczęstszym jest kobieta i wcale nie największych miast, dużych jak najbardziej, ale też wszystkich wsi, wszystkich miejsc pod dużymi miastami, tak? I która ma jednego lub dwóch lub dwa psy. No i później jest tylko kwestia wielkości psa, tak? Rasy psa. Więc to jest też takie coś, że my robiąc później reklamy, my już dobra wiemy, że mamy się skupić na tym, do facetów to nie trafia. Facet myśli, że dobra, pies się położy, będzie spał, a kobieta jednak potrzebuje czegoś takiego dla swoich psów, tak? Inaczej tak samo dla dużych psów, inaczej dla małych psów, które się nosi pod ręką. Więc bardzo dobrze to wiedzieć, jeśli my wiemy, kim jest nasz klient, tak? Czyli po pierwsze albo zrobimy sobie research, albo puścimy ankietę, do których mamy klientów, albo po prostu wymyślimy i powiem, chcemy, żeby klient był taki, tak? Albo po prostu też czasami wiemy z rynku, jak to wygląda, no to później kierować się reklamy możemy, dostosować ofertę możemy, tak, pod to i tak dalej. Przykładowo jeszcze do tych legowisk. Zrobiliśmy taki mały jakby test, że w koszyku dodaliśmy, żeby ktoś uzupełnił, jaka jest rasa psów, tak. No i my doskonale już teraz wiemy przez ten, nie wiem, 1000 czy 2000 zamówień, to jest już duża skala, że tak powiem, które produkty, gdzie jest najwięcej psów tak naprawdę i gdzie najczęściej kobiety kupują, czy ogólnie ludzie kupują, tak? No jak kobiety więcej. Do jakich psów? I wtedy możemy już przedstawić sobie i reklamy, i wiemy, gdzie dać większy budżet reklamowy, wiemy, gdzie też można tą ofertę jakby wyeksponować lepiej, żeby po prostu skuteczność była większa, tak? To wszystko ma znaczenie. I w przypadku szkoleń, no tak samo, tak? No bo jeśli klub przedsiębiorczości skupia się na osobach, które nie wiem, zaczynają biznes, czy chcą zacząć biznes, czy prowadzą już biznes, tak? To też macie jakby inne możliwości, inne opcje. Kto inny też, jeśli chce na przykład, nie wiem, uczyć się tańca, tak? No to przychodzą często pary, samotni ludzie, tak? Albo tuż przed ślubem, tak? Więc to też można personalizować i wybrać sobie tą grupę docelową. Tu chcę sprzedawać, tu mam największy fan, największą marżę, cokolwiek innego. Nie? Z tego, co ja rozmawiam z przedsiębiorcami, ja nie jestem agencją marketingową, to pada takie pytanie, no dobra, ja buduję na przykład domy modułowe. Gdzie ja mam tych klientów szukać? Czy oni są na Instagramie, czy oni są na Pinterestie, czy oni są na Facebooku? Jak taki laik może w ogóle
poczynić pierwsze kroki i gdzie może, wiesz, zlokalizować tą platformę, tą przestrzeń dla swoich klientów? No, zacząłbym od tego, gdzie jest najwięcej ludzi w Polsce, tak? No, najwięcej ludzi jest gdzie? W Polsce ponad 22 miliony na Facebooku chyba. Tak, nie? Tak, ale na YouTubie. Właśnie, nie? Na Google, YouTubie, na Facebooku. No, na Facebooku, Facebook ma to do siebie, że bardzo łatwo można i szybko i w miarę tanio sprawdzić, czy coś będzie działało, czy nie. Po prostu tam są, powiedzmy, że wszyscy, tak? Tylko, że na Facebooku musimy wzbudzić tą potrzebę, zainteresowanie. Natomiast jeśli robimy reklamę, czy gdziekolwiek szukamy w Google'ach, no to wtedy już ktoś wpisuje te dane frazy, te dane słowa, te zdania, więc wtedy już ma potrzebę, tak? Już szuka czegoś, więc łatwiej jest mu coś sprzedać. No, ale na Facebooku myślę, że jest tak najprościej, tak? Na początku zacząć, zobaczyć, hej, czy to będzie działo. Natomiast gdzie ma szukać? No to właśnie wyjdzie to z awatara. Gdzie te osoby spędzają czas? Jeśli ktoś ma domy modułowe, no to są, to jest budownictwo, tak? Chce wybudować w jakiś sposób dom. Więc szukamy prawdopodobnie po Google, tak? Czyli jak coś zrobić, tak? Blogi i tak dalej. I jest bardzo dużo grup na Facebooku, które dotyczą budownictwa domów, tak? Tego typu w szczególności, prawda? Tam ludzie się wymieniają i tak dalej. Na przykład stodoły, to jest popularny temat w dzisiejszym czasie, tak? Chcemy budować stodołę, no to zakładam, że osoba, która buduje stodołę, ona po prostu już przejrzała wszystkie możliwe projekty, jest na wszystkich grupach i po prostu tylko obserwuje, tak? Sprawdza, gdzie są problemy, co wygląda fajnie, jak można poprawić swoje rzeczy, jak wygląda to w środku, jak to ma ktoś inny, nie? Czyli Facebook dalej, dalej YouTube, dalej Google. Na YouTubie też jest bardzo dużo na przykład materiałów z tematu budownictwa i wzornictwa i tego wykończenia, tak? Tylko zaraz zauważ, znowu, kobiety bardziej będą pewnie szukały, jak ma coś wyglądać, tak? Nawet jak dom z zewnątrz, nie z jakich materiałów i później jak ma w środku wyglądać, nie? To większość facetów, tak dokładam, raczej już to powie rób, kochanie, tak? A facet się skupia tym, nie wiem, jak wybudować dziurę, czy z czego ma być zrobiony materiał, czy nie wiem, zabawki typu systemy online w domu, tak? Inteligentny dom. Też jest różnorodność tego, tak? Więc w inny sposób będziemy to robili, nie? Inny sposób szukali. I teraz jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że nie zawsze wychodzi reklama, nie zawsze ten marketing działa, tak? Z różnych przyczyn, z różnych powodów i to jest okej. Okay. Może nie działać. U nas tak samo, ja jak robię kampanię, znaczy robię reklamę jakąkolwiek, to nie zawsze nam wychodzi wszystko, tak? Czynników może być dużo, ale czasami możemy nie trafić z targetem, nie możemy z, nie wiem, kolorystyką, z treściami, grafiką, mnóstwo może być przyczyn, dlatego trzeba to testować i sprawdzać, co działa, a co nie. Natomiast czasami, jeśli nam nie działa źródło, tam, gdzie reklamy robimy, no to trzeba sprawdzić po prostu coś innego. Mam przykład taki, że robiliśmy ostatnio przez 3 miesiące kampanię reklamową na Niemcy z drewnianymi takimi drabinkami dla dzieciaków i tak dalej. Mega fajna rzecz, modułowymi zresztą. No i akurat reklama na Facebooku totalnie nie działała. No, działała, owszem, tam zarabiała na siebie w cudzysłowie, ale nie powodowała tego, że mieliśmy, nie wiem, 1000% zwrotu, ani nawet nie 600, tak? Pokrywała koszty. To jest prawdopodobnie kwestia budżetu, tak? No i może odpowiedniego czasu, no nie? Bo nie wiem, z lato na przykład to nie jest może najlepszy okres. Nie? W zimie powinno być lepiej, bo wtedy nie będziemy wychodzić z dzieciakami gdzieś na zewnątrz, prawdopodobnie za dużo. Tak więc takie drabinkę w domu może sobie zamontować, tak? No to jest kwestia też później wyboru tak naprawdę czasu. No i jeśli nam coś nie wychodzi, to też dobrze, czy agencja normalna, czy człowiek tak naprawdę, bo w agencji są ludzie, powinni powiedzieć, słuchaj, okej, okay, nie wychodzi, nie idzie, zróbmy pauzę, wróćmy do tego momentu za 3 miesiące, tak? A czasami po prostu zmienić trzeba źródło, bo z różnych innych platform może przychodzić ruch i kupować. I to też jest fajne i trzeba to śledzić. Trzeba mieć też kogoś, kto będzie patrzył na nas pod względem analityki, skąd przychodzi ruch i skąd się biorą zakupy. A większość ludzi o tym zapomina. Mhm. A Marcin, ty powiedziałeś, że to kwestia budżetu. No więc teraz, ile powinno się na ten budżet poświęcić swoich finansów, żeby coś tam zaczęło działać, żeby to zaczęło przynosić. Wiem, że to jest pytanie, to zależy, odpowiedź to zależy. Ale wiesz, tak ja tak cały czas pytam od tej strony tego laika, nie? Że to ile mam tej kasy, wiesz, po prostu wyłożyć na stół, żeby to mi zaczęło przynosić jakiekolwiek pierwsze lidy? To tak jak z wyjazdem na wakacje. Trochę. Okay. Nie? Bo możesz jechać na all inclusive, tak? I po prostu jeść, pić w Egipcie, będzie okej, okay, będzie fajnie, będzie się dobrze bawić, tak? Ale możesz do tego dołożyć sobie jeszcze wyjazdy gdzieś, tak? Zobaczyć piramidy, możesz popływać z rekinami, no nie? I teraz większość ludzi ma budżet na ten all inclusive, tak? Zakłada, ale później ktoś ich skusi na to, żeby coś więcej zrobić, nie? Więc ten budżet się rozjeżdża.
Natomiast to jest taka, taka analogia, bo z mojej perspektywy i z moich działań, które mamy, często klienci mówią, dobra, mam 2000 na reklamę, tak? Ja mówię, dobra, ale sprzedajecie produkt przykładowo za 250 zł, to 2000, no to sprzedamy wam produktów, no nie wiem, niech będzie lit kosztował 20, 30 czy 50 zł nawet, tak? No to sprzedamy wam określoną liczbę produktów. No i teraz pytanie jest takie, no ile ty, drogi kliencie, zarabiasz na tym produkcie? Bo ludzie tego czasami nie wiedzą. Co jest przerażające, ludzie nie wiedzą, ile zarabiają na swoich usługach i produktach, nie wiedzą, ile mają czasu na to poświęcają i tak dalej. Więc na przykład, jeśli ktoś ma marżę 100% czy 200%, to jeszcze jest ok. Czasami ja się spotykam z marżami rzędu 30-40% na fizycznych produktach. No i umówmy się, z tego budżetu, no, z tej marży ciężko jest coś wyciągnąć na budżet, a są to małe kwoty, nie? Więc tak naprawdę trzeba wyjść od tyłu, nie? Założyć typu, dobra, chcę wydać tyle na wakacje, chcę mieć tyle budżetu na to i sprawdzam, no nie? I teraz jeśli mi się to opłaca i będzie mi się spinało, typu, nie, wydajemy 1000 zł, tak? Trzeba doliczyć też obsługę agencji do tego, jeśli sami nie potrafimy tego robić, no to trzeba to założyć i w tym kontekście to sprawdzić. No, ale natomiast też marketing jest najdroższy, trzeba to wziąć pod uwagę, tak? Więc 30, 40, 50% budżetu często idzie na marketing. W różnej formie oczywiście, bo to można połączyć z PR-em i innymi rzeczami, nie? Więc jeśli ktoś nie wie, ile ma pieniędzy, a często tak jest, to jest największe wyzwanie. Nie wiem, ile mogę wydać, ale mam tyle. No to jak już ktoś powie, mam tyle, to ja coś z tym mogę zrobić, tak? Mogę podzielić sobie reklamę, mogę to zawęzić. Więc to jest trudne, żeby to zrobić. Natomiast ja już wiem, jak ustalimy, na przykład nie będę miał 1000-2000 na reklamę, na budżet marketingowy przez 3 miesiące na przykład, czyli wydaję 6000 na budżet plus obsługa kampanii, no to wtedy już możemy się pobawić, tak? I wziąć część budżetu na testy, część na rozwinięcie tych testów i sprawdzanie tego, tak? No bo marketing to jest wieczne testowanie, sprawdzanie, co działa, co nie. No więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak ten budżet określić. Jeśli masz policzone swoje możliwości, dochody, to ty wiesz doskonale, tak? Że mam tyle pieniędzy, mi zostaje w firmie, tyle mogę przeznaczyć na budżet, tyle mam na zapas, na te czarną godzinę, jak to się w Polsce mówi, i tyle biorę dla siebie. I z tego powinno to wynikać, czyli z dobrego Excela tak naprawdę, z dobrego liczenia, no nie? A niestety, szczególnie w tych mikro i małych firmach to kuleje. Nie wszędzie, ale w wielu firmach tak jest. Mam przykład, gdzie sprzedajemy na przykład polski producent kół dla sportowych rowerów, gdzie właściciel mówił, budżet jest nieograniczony. Mówię, jak to nieograniczony? No bo jeśli się zacznie sprzedawać, to zarobimy na tym. Mówię, okej, dobra, no to na początku wydaliśmy 2000, później 3, a teraz wydajemy 15000 i wszystko się spina, tak? I klient zarabia bardzo fajnie na tej reklamie. To jest kwestia po prostu zaczęcia, tak? No ale to też jest, też później wynika z zaufania do tego, czy mamy, czy klient ma do nas, jako do firmy, czy wierzy w to, że my jesteśmy jako specjalistami, czy próbuje podważyć na każdym elemencie to, czy my robimy to na pewno dobrze, tak? To się też bierze z tego, że ludzie mają takie, a nie inne doświadczenia. Właśnie. No i to jest też jakby element naszej pracy. No mówi się, że ile włożysz Facebooka, tyle zostanie przepalone. To teraz wiesz, jak ja powiedzmy jestem przedsiębiorcą i nie mam czasu prowadzić swoich social mediów, nie mam po prostu bladego pojęcia o tym, jak ja mam zweryfikować agencję marketingową, bo sam mówisz, że to jest okres wiecznego testowania, tak, marketing. Więc po jakim czasie mogę powiedzieć, czy dana agencja marketingowa, wiesz, dowozi temat? No najpierw trzeba określić, co ma być efektem, tak? Czyli tak zwane w korporacjach KPI, nie? Co ma być efektem? Jeśli efektem ma być dany sprzedaż, nie wiem, wzrost ludzi, czy czegokolwiek innego, no to po tym można rozliczać ludzi, po tym można rozliczać agencję. Natomiast to też jest proces. Czasami się zgłaszają do nas osoby, bardzo rzadko, ale zgłaszają się osoby, które mają negatywne doświadczenia z innymi firmami. I dlatego, że czują się oszukani po prostu. A skąd się to bierze? Najczęściej z tego, że nie rozmawiają, że agencje nie rozmawiają z klientami, tak? A nie są dostępne dla klientów. Czasami dlatego, że mają ich za dużo, nie mają czasu, nie mają ludzi do tego, żeby z nimi rozmawiali. Dlatego my na przykład pozwalamy naszym projekt managerom rozmawiać z klientami, tak?
Czasami to jest wkurzające, bo jak ktoś spędza na telefonie 40 minut i słucha o różnych opowiastkach, no to jest jakby inwestycja czasu naszego, tak? I pracy. Natomiast też to pomaga nam później lepiej rozumieć klientów. Więc ja na przykład na początku rozmawiam z klientami i spędzamy godzinę, dwie na to, żeby przedyskutować. Po pierwsze, jaki jest właśnie klient docelowy, o czym mówimy, jakie produkty się u nich najlepiej sprzedają. I to nam pozwoli sobie troszkę ustalić to, do czego my dążymy. Tak? Więc jeśli ktoś do nas przychodzi, to przede wszystkim ustalamy, co ma być efektem, ile czasu to nam może zająć i na tej podstawie my sobie weryfikujemy, ok, czy osiągnęliśmy sukces, czy nie. Tak? Czyli klient powinien przyjść, czy wy powinniście przejść do firmy z konkretami, typu chcę to i osiągnąć, czy jesteście w stanie to zrobić przy tym założeniach. No i ktoś, kto ma doświadczenie, powie tak albo nie, albo powie, że ok, może nie do końca nam się to uda w 100%, ale może to nam osiągniemy, prawda? A niestety ludzie z czymś takim nie przychodzą i trzeba to od nich wyciągnąć, troszeczkę z nimi podyskutować, żeby się to działo. No i też trzeba być w relacji, tak? Czyli interesować się czasami tym, ale z drugiej strony zaufać, tak? Bo jeśli agencje przedstawiają dany plan, typu dobra, robimy przykładowo webinar, tak? No, czyli musimy przygotować się do tego, to zrobić, tak? I dopiero później będzie webinar. Po webinarze będzie to i to, czyli tak naprawdę jeszcze czasami dwa razy więcej. I efektem powinno być to. No nie? Natomiast agencja jako agencja odpowiada do tego momentu. Reszta jest po twojej stronie. No nie? Więc my jesteśmy w stanie się rozliczyć, nie wiem, z pozyskanych leadów, tak? Z ceny za leada ewentualnie i dążymy zawsze do tego, żeby klient był jak najbardziej zadowolony, tak? Jeśli coś nie wychodzi, to rozmawiamy, czemu coś mogło nie pójść, tak? Co mogliśmy zrobić inaczej. I to też jest praca u nas wewnątrz firmy naszej, wewnątrz agencji. Też później rozmowa z klientem, typu ok, dobra, nie wiem, to zrobiliśmy tak, może sprawdźmy coś innego. Nie? Więc to też jest proces i klient musi zaufać drugiej stronie. Tak? To tak samo jak rozmawiamy, czy idziemy do dentysty, tak? Też ufamy, że dobrze nam, że tak powiem, tą dziurę zaboruje. No to już nic nie możemy powiedzieć, jak wiesz, tworzymy buzię, to już nie ma. No tak, ale ja znam ludzi, którzy poszli do dentysty, tak? I później chodzili jeszcze do trzech innych, bo nie potrafili załatwić sprawy, tak? Tak. Natomiast no, jakby dawali zaufanie i sprawdzali. Nie? Więc ja też zawsze, jeszcze tak nawiązując, czasami warto sprawdzić dwie czy trzy agencje, wysłać zapytania, zobaczyć, jak się z nimi rozmawia, tak? Jak się z człowiekiem rozmawia, czy jak ktoś do mnie dzwoni, czy pisze, czy z naszymi projekt managerami, czy to jest chemia, że tak powiem, czy nie. No bo jeśli jest dobra rozmowa, czyli jakby wszystko jest w porządku, każdy jest na odpowiednim poziomie, że tak powiem, dogadujemy się, no to myślę, że spokojnie można popracować, nie? Ale też nie dla każdy, wiem, że nie każdy jest dla nas odpowiedni, więc kwestia wyboru, nie? No tak jak wszędzie, w biznesie w ogóle, no to jest relacja partnerska, to jest partnerstwo biznesowe i też trzeba się nauczyć cierpliwości, bo my już, wiesz, jak my po tygodniu już dzwonimy do agencji marketingowej, że dlaczego jeszcze nie ma żadnego leada, no. Czy po miesiącu, bo też trzeba czasami czekać 2-3 miesiące, czasami testować tak. 10 różnych reklam w różnych kolorystykach, ja wiem jak to wygląda u nas, bo my też współpracujemy jako klub z wami, tak. Narusa zresztą też wiem, że tam ma swoją agencję, ale wiem jak to wygląda, że czasami przy którymś tam razie dopiero zaskakuje. Kliknie to i że faktycznie ludziom się to podoba. Tak jak to mówisz kobietom, które... No. Chyba jest więcej kobiet na Facebooku, nie? Chyba tak. Kiedyś w takich badaniach właśnie widziałam u ciebie na slajdzie pokazywałeś. To tej cierpliwości należy się nauczyć. Ale okej, teraz są jeszcze aplikacje różne powstają, oprogramowania, które wiesz, no na zasadzie takiej sztucznej inteligencji robią nam reklamy. Jak to ma się w odniesieniu do agencji? No bo wiadomo, że agencji zapłacimy więcej, bo te widełki, no to jednak trzeba zapłacić komuś, czy zaraz będziemy mówić o stronach internetowych, ale to jest jednak jakaś inwestycja. A takie oprogramowania czasami kosztują miesięcznie abonamentowo kilkadziesiąt złotych i ja mam się zająć sobą, wykonywaniem swojego zawodu, a reklamy robią się same. Jak to się ma według ciebie? Te narzędzia są bardzo fajne. One pomagają, natomiast nie załatwiają sprawy za nas. Tak? One pomogą, bo dla laików, którzy nie potrafią zrobić reklamy, kilka kliknięć, tak? I w teorii już jest zrobione. Natomiast trzeba przygotować grafikę, opis, mieć plan na to jakiś, tak? Patrzeć, jakie będą efekty, rozliczać się z efektów. I to jest też czas, który trzeba poświęcić. I to robi też agencja, tak?
często. Jakby można powiedzieć, że uruchomienie reklamy no to jest jakby prosty proces tak naprawdę, bo wystarczy wyklikać kilka rzeczy. Natomiast zrozumienie i analiza tego, co się kryje później, tak, i ewentualnie optymalizacja tego, czyli poprawianie tych reklam i dążenie do tej najlepszego wyniku, to jest coś, czego co robi dobrze człowiek. No i teraz pytanie, czy technika, czy nauka, czy aplikacje, czy cokolwiek zrobi to równie dobrze, co ludzie? Nie wiem. Natomiast wiem, że takie narzędzia są fajne na to, żeby zacząć, sprawdzić, tak, bo faktycznie są dosyć tanie. I też na przykład działają tylko w danym obszarze, tak? Czyli super działają na biznesy lokalne, ale już na biznesy międzynarodowe niekoniecznie. Na biznesy, które sprzedają wiele różnych rzeczy online, no może niekoniecznie, tak? Bo jest bardzo dużo czynników. Natomiast dalej tam jest trzeba włożyć pracę, którą trzeba wykonać jakby i sprawdzać to. I to wiesz, to nie jest tak do końca, że uruchamiamy i się reklamy robią same, tak? Pomagają się robić same. Włączenie jest same, konfigurowalność jest sama, zbieranie audiencji odpowiedniej jest same. Natomiast jeśli później na przykład przy takich firmach czy przy takich działaniach wchodzi agencja, no to ona czasami nie może nic wywnioskować z tego, tak? I jakby jesteśmy tak samo uzależnieni później od takich aplikacji i narzędzi, bo ich jest całkiem dużo na rynku. No a jeśli chcemy wejść na kolejny poziom, to nie zawsze to jest już kwestia tylko budżetu, tylko czasami jeszcze właśnie wymyślenia czegoś jeszcze dodatkowego innego. Nie? Więc na początek fajnie, sprawdźmy, tak? Kosztują na pewno mniej. Jeśli nie wiemy, czy to będzie działało na przykład na Facebooku, no i wystrójmy to, nie wiem, 1000 zł rocznie może będzie kosztowało, tak? No myślę, że tak, tak. I to, ja też testuję takie narzędzia, też kupuję, interesuję się tym wszystkim, co tam się dzieje, sprawdzam po prostu, jak to działa i z niektórych efektów możemy być zadowoleni, tak? No a z niektórych możemy mieć pewne niuanse i się zastanawiać, czy na przykład człowiek tego nie zrobi lepiej. Bo ma po prostu też bagaż doświadczeń innych, prawda? Tak. No. No właśnie, a tu social media, wiesz, ładujemy pieniądze w te budżety, a tu nagle pewnego dnia przychodzi awaria Facebooka, Instagrama. Tak, to nie była pierwsza awaria w ogóle. Zgadza nie się. Wiem, czy wiesz, ja chyba już widziałem 3 czy 4 takie podobne. I nawet z takiego stopnia gdzieś mam screeny, że po prostu była biała plansza, tak, na Facebooku. I ja akurat zawsze mówię, i to też mówię od razu do was, że słuchajcie, poruszaliśmy temat lejków trochę. Nie wolno być uzależniony od jednego źródła, bo tak jakby ten stół, akurat ten stół nie jest na przykład, jakby te krzesła miały tylko jedną nogę, a były tak skonstruowane, że mają stać na 4, no to nie byłoby zbyt komfortowo, prawda? Więc ja poza tym zawsze może być tak, że Facebook się wyłoży tak jak ostatnio, Instagram, WhatsApp, tak, że tak powiem, padnie, czyli jedna infrastruktura przez błąd człowieka, maszyny, narzędzia, nie wiadomo, ataku jakiegoś hakerskiego, nie wiadomo, bo wszystko da się zhakować. Natomiast no, tutaj jest też taki element, że trzeba być niezależnym od takich źródeł albo mieć kilka źródeł, skąd przychodzą do nas klienci. Przyznam naszej agencji, tak, no bo to też nie jest moja pierwsza firma, którą tworzę. Jakby już wcześniej miałem kilka innych, chociażby to, co wspomniałaś, platform szkoleniowych, program partnerski i inne rzeczy, które po prostu nie wyszły z różnych przyczyn, tak? Jakby firmy położone zostały. Więc to nie jest tak, że mamy wszystko super ogarnięte, wtedy przynajmniej. My też na przykład jako agencja najpierw budowaliśmy się w ogóle totalnie poza social media, tak? Stwierdziliśmy, dobra, współpracujemy też z wami, więc mamy polecenia, mamy różnych klientów, mamy nasze doświadczenia. Klienci nas polecają. Do tej pory 95% działań naszej firmy, czy zysku naszej firmy, to jest poleceń po prostu, tak? Bo klienci są zadowoleni, czują się obsłużeni, też nie wszyscy, tak? Umówmy się, nie wszyscy są zadowoleni, niektórzy od nas odchodzą, niektórym się nie podobają, niektórych my rezygnujemy, tak? Z różnych przyczyn. No i polecenia tu nas była dobra robota, tak naprawdę to jest do tej pory jeszcze pierwsza rzecz. I my dopiero teraz zaczynamy wdrażać sobie social media, lejek sprzedażowy będziemy też robili, tak oparty akurat o książce, o darmowych materiałach. Też takie trochę niespodzianki dla klientów szykujemy, które pomogą nam później w tym, żeby zdobywać polecenia właśnie, tak? Reklamy uruchomimy, tak? Dopiero tego nie robiliśmy, nie było potrzeby. Natomiast wraz z rozwojem firmy, tak, bo już tam się robi około tam 15 osób, widzimy, że nie możemy stać na jednej nodze, tak? To jest celowy zabieg, że my dopiero teraz zaczynamy to wdrażać i już się pojawiają klienci, którzy przychodzą ze stron, z grup,
różnego rodzaju działań, które są jakby niezależne od naszych klientów i poleceń. No więc też trzeba być uniezależniony, tak? Czyli budować te lejki, newsletter, bloga, content marketing, tak? Newsletter dalej działa, mimo tego, że wiele osób mówi, że o, to już nie za bardzo, tak? Bo kto czyta maile, ale on dalej działa. SMS-y, tak? Zbieranie telefonów. No, ja nie wiem jak ty, ale ja zmieniłem 2 razy telefon w życiu, numer telefonu, tak? Czyli że numer telefonu jeden oddałem mojej siostrze, sam nie wiem dlaczego. A wiem, akurat, bo dostawałem od firmy jeden, przyjmowałem po prostu jakieś tam telefony. I ten numer mam chyba 10, czy 15, czy 20 lat, jeden numer telefonu. Więc jeśli mamy telefon do kogoś i to nie jest firmowy telefon, czyli bardziej personalny, no to jesteśmy w stanie lepiej do niego dotrzeć, tak? Czy SMS-y, czy telefon po prostu bezpośredni i porozmawianie, tak? A Facebook, czy inne TikTok, czy inne social media są ok, fajne, tylko nie powinny być tak do końca tylko i wyłącznie źródłem, tak? Dlatego jest jeszcze pozycjonowanie, które dalej działa, które jest istotne, natomiast musi być robione długoterminowo. Tak, my też pracujemy z firmami, które się tym zajmują profesjonalnie, bo to nie jest nasza działka, ale polecamy po prostu naszych klientów, bo wiemy, że robią dobrze i mają efekty. I są też różnego rodzaju inne portale, które przyciągają klientów. Nie tylko social media, bo właśnie jest wypadek. A co jak Facebook powie, drogi kliencie, drogi przedsiębiorco, zapłać nam za to, że możesz mieć fanpage. I teraz zapłać nam... Jest duża szansa na to. 30 tysięcy fanów, no to złotówkę od każdego fana. Miesięcznie. No dobra, rocznie. Nie? 30 tysięcy wydać? Niektórym się może opłacać, prawda? A niektórym nie. I to też jest kwestia tego, czy jakie mamy cyfry, jakie liczby. Nie? Ja zawsze mówię, rób social media jak najbardziej, ale buduj je tak, żeby przykrywać ruch najwięcej na swoją stronę, bo tam masz wpływ na wszystko. Tak? Masz wpływ na to, jak ta strona wygląda, co się na niej znajduje, w jaki sposób publikujesz tam treści, jakie treści chcesz, możesz wszystko, nikt tam tego ci nie zablokuje, jedynie co Google może troszkę tam nam poszkrzywać szyki, ale jeśli jest wszystko normalne, że tak powiem legalne i jakby w tonie, no to możemy robić tam wszystko, prawda? Tak. Nie ma problemu. A Facebook jednak mówi, no nie wiem, nie możesz nic napisać o COVID-zie, bo za chwilę dostaniesz informację. Nie możesz, nie wiem, muzyki włączyć w tle, bo za chwilę będzie naruszenie praw autorskich jakieś, tak? Mimo tego, że to działa na trochę innych zasadach. I to się zdarza. I są takie kłopoty. Ja mam też klientów, na przykład mam największy festiwal salsowy w Polsce, Warsaw Salsa Festival, i chyba nawet w Europie tak naprawdę. To też jest nasz klient, gdzie tam non-stop mamy zgłoszenia, że jest Warner Music, coś tam, prawda? A gdzie wszystkie tam temy są płacone oczywiście, ale jednak... Znam to na własnym przykładzie. Jak ja coś z imprezy, masakra. Tak, zgadza się. I mini stres wchodzi, tak? Klienty mini stres, wiadomo, budują co innego, nie? Natomiast no to są zawsze takie wyzwania, więc zawsze mówię, buduj to, co budujesz, tam są ludzie, tam są zasięgi, tam jest super fajnie, ale staraj się przerzucać ich na maile, na swoją stronę, na bloga, niech się nauczą tak robić. Kiedyś były fora ogólnie tak robione i to było kiedyś super, bo wtedy mieliśmy bardzo dużo ludzi na forach, ja pamiętam do tej pory takie rzeczy, natomiast jakby to odchodzi już troszeczkę, to się zmienia. Nie w każdej branży również, tak, więc dalej zapotrzebowanie na to. Na korzyść social media, bo tam są wszyscy, jest łatwiej i tak dalej, to jest zrozumiałe. Natomiast powinniśmy budować ten biznes też na kilku różnych nogach, niezależnie, tak? No i YouTube oczywiście, bo YouTube to jest już całkowicie... YouTube to jest pierwsza, druga albo trzecia wyszukiwarka. Tak? Czyli ludzie szukają na Google, czasami wyskakuje YouTube, czasami ludzie szukają, którzy spędzają dużo czasu na YouTubie. Teraz jest taka statystyka, że w tym przedziale pewnie od tam 15-18 lat, czy nawet więcej, do chyba 30-40 jest więcej ludzi ogląda YouTube'a niż telewizję, tak? Więc to przechodzi w ten element. Facebook jest kolejną wyszukiwarką, tak? Czyli ludzie szukają Google, Facebook, YouTube, zamiennie pewnie. Tam szukamy informacji, materiałów, źródła wiedzy, konkretów, tak? Czy wy też to oglądacie na YouTubie, prawda? Albo słuchacie. Podcasty są też fajnym. Tak. Coraz bardziej się przebijają, bo ludzie jadą samochodem, to wolą już włączyć podcast. Po pierwsze, jak nie mają na przykład YouTube Premium, to nie mają reklam w podcastach, a w przypadku właśnie YouTube Premium, to wolą sobie obejrzeć, jakie jesteśmy w ładnych okolicznościach tutaj. Tak, tak. W ogóle bardzo fajne miejsce. Tak. Ale no jeszcze oczywiście jest TikTok teraz, który się mocno przebija. I tam wszyscy mówią, a tam nie ma moich klientów. Spotykasz się z tym na pewno? Spotykam się z tym. Mam mnóstwo przykładów, że, że to nie działa. Ja nawet mam z naszej agencji, ja tam bardzo tak rzadko publikuję, ale coś tam robię, bawię się, mam takie 2 konta.
I sam tam mam klientów, chyba trzech już mi przyszło, tak? A mam mało materiałów i raczej takie przeróżne treści publikuję. Są tam klienci bardzo specyficzne. Na przykład mam klienta, który przygotowuje maturzystów do matury z matematyki, tak? I on włożył 5 filmów, ma 22 tysiące subskrybentów. Teraz zgadnij, ile ma na Facebooku albo na Instagramie. Kilkaset, kilka tysięcy ludzi. Tak to się tam buduje, bo to jest jeszcze teraz element tego, że tam jest teraz ruch, tam jest flow, tam się ci ludzie mocno angażują. Ta aplikacja tak jest skonstruowana, że ona angażuje. Tak? Tak. Mój kolega ci powiedział, tak jak Tinder, czasami się przesuwa, prawda? Tak, tak. A to jest niesamowite, więc są tam klienci przeróżni, są tam przeróżni ludzie, trzeba być mega precyzyjny w tym, co się tam działa i robi. No i trzeba tam być po prostu, też mi się tak wydaje. Kto zaśpi, prześpi ten element, to tak jak z Facebookiem. Jak się przespało na początku ten element, to później coraz trudniej się wybija, albo na YouTubie tak samo, prawda? To jest kwestia konsekwencji, pracy, działań. Mam klienta, który ogólnie pracuje z firmami i jest takim trenerem, coachem też przy okazji, gdzie ja mu powiedziałem, Tomek, musisz być na Instagramie, tam są dla ciebie ludzie, po prostu klienci. I on nie wierzył, w końcu jak zaufał, powiedział, dobra, sprawdzam, mówi Tomek, regularnie, przynajmniej na początku 2-3 razy dziennie. No i teraz ma chyba z 3-4 tysiące obserwujących, co jest ok. Natomiast poziom polubień i komentarzy ma po prostu astronomiczny, nieporównywalny do tej ilości, tak? I to jemu daje największą frajdę i to jest aktualnie najlepszy jego kanał pod każdym względem, nie? Przednim. Mimo tego, że ma kilka tysięcy fanów na Instagramie, na Facebooku, to tam jednak nie ma takiej interakcji jak na przykład na TikToku, nie? Teraz wchodzimy w taką fazę bardzo intensywną, jeśli chodzi o marketing, ponieważ zbliża się Black Friday i tego typu okazje. Które właśnie wydarzenia mogą nam pomóc i jak je wykorzystać efektywnie, żeby zwiększyć właśnie sprzedaż? Ja zawsze mówię tak, te wszystkie Black Friday i tak dalej, to jest bardzo fajny moment na sprzedaż. Natomiast tam sprzedają wszyscy. Wtedy, tak? Więc reklamy są mega drogie, tak? No bo działają reklamy na zasadzie aukcji, tak? Czyli jeśli więcej dasz za aukcję, tym się wyświetlisz, no nie? Tak. I więcej zapłacisz, tym się wyświetlisz. Więc można zrobić coś na przekór, tak? Czyli albo zacząć trochę wcześniej, albo to wydłużyć, co też to często robią ludzie, albo w ogóle nie używać reklam, albo przygotować klientów, że słuchajcie, zanim się zacznie Black Friday, to mamy już do was przygotowany pyk, wyprzedzić całą konkurencję, tak? No bo ja sam pamiętam, wtedy zawsze czekam w takie okazje, co się dzieje, żeby zgarnąć te 50% rabatu, tak, na coś, kupić coś taniej. Natomiast dla mnie to jest zawsze coś takiego, że ja nie lubię walczyć ceną. Nie lubię walczyć rabatami, że tak powiem, czyli przyciągać w taki sposób ludzi. Chyba, że już nie ma wyjścia, tak, to wtedy jak najbardziej jest to jakaś tam strategia. Natomiast i część ludzi tak robi, że okej, jest Black Friday, my nie zmieniamy cen. Nasz produkt jest tyle warty, tak. Bo popatrz teraz na to, jaki jakość klientów do nas przychodzi. Jeśli my nagle obniżamy wszystko, nie wiem, o 30-40%, to kto przyjdzie? Tego, kogo będzie stać na nasz produkt docelowy? Tylko ten, kto kupi tą górę lejka, no nie? To też trzeba się zastanowić. Jeśli my sprzedajemy buty i zrobimy rabat, no to okej, okay. Buty się kupuje w miarę systematycznie, tak? Co miesiąc. Albo co kilka dni. ale jak mamy usługi, a jak mamy szkolenia, no to my się sprzedajemy, nie? Niektórzy mówią, po prostu ściągamy spodnie, tak? I możesz nas po siatkach trochę klepnąć, nie? Więc ten klient, który kupił coś za 50% taniej, niekoniecznie według mnie kupi coś, co kosztuje 5 czy 6 razy drożej, tak? Czyli ten dół lejka, który nam najbardziej zależy, gdzie my mamy największą marżę tak naprawdę. Natomiast jeśli chodzi o budowanie na przykład lejka, czy zasypywanie go tak naprawdę i jakby wyciąganie tych najbardziej wartościowych, może nie wartościowych, najlepiej płacących klientów, tych VIP-ów, tak? Możemy tak powiedzieć, no to wykorzystywanie trendów, można by powiedzieć inaczej. Ten Black Friday to jest bardziej wyprzedaż taka, nie? Mega, ale warto zwrócić uwagę na trendy, które się koło nas gdzieś kręcą. Ja zawsze pokazuję taki fajny trend. W okolicach zazwyczaj świąt, czy końcówku roku mamy Gwiezdne Wojny, tak? Star Wars. I wtedy po prostu Star Wars jest wszędzie, nie? Ja tam po prostu lubię, może nie jestem wielkim fanem, ale lubię i zawsze to pokazuję, zawsze zbieram te wszystkie rzeczy, bo wtedy duże marki wykorzystują, co się dzieje, tak? Czyli jest mega duża promocja, tak? Czyli te koncerny, te filmy po prostu pompują mnóstwo pieniędzy w reklamę i się promują, wtedy bardzo łatwo się jest tam podpiąć, tak? Nawet w żartobliwy sposób po taki trend.
Trendem też mogą być święta różnego rodzaju, nietypowe, nie tylko Boże Narodzenie w Polsce czy inne rzeczy, ale mamy też wszystkie te święta Patryka, tak. Gdzie wszyscy chodzimy na zielono, piwo są zielone i tak dalej. I nie wiem jak ty, ale ja przyszedłem na piwo, tylko żeby spróbować, jak są pije zielone piwo, tak? Nie wiedziałem, z czym to się wiąże. Jak ci smakowało? Tego, nie? Tak sobie, nie? Ale wydałem te 10 zł na piwo, tak? Czy inne rzeczy. I to jest też pewien rodzaj trendów, tak? Wszystkiego rodzaju mniejsze święta, które często nie są znane, a możemy to wykorzystać. Ja na przykład, jak prowadziliśmy taką sprzedaż własną w Stanach, sprzedaliśmy biżuterię w Stanach, to wykorzystaliśmy tam trend związany z weteranami, tak? Czyli sprzedaliśmy biżuterię dla kobiet, że tak powiem, po 50, tak? Najstarszy klientka, którą kupiła w Stanach, pani przez telefon, miała chyba z 83 czy 82 lata, która kupiła po prostu biżuterię, tak, dla siebie, przez telefon, tak? W Polsce nie do pomyślenia, w Stanach jak widać się da. Ale widziała tą biżuterię, czy tak tylko opowiadaliście jej, że o, kilka karatów? Przez Facebooka, tak? Przez Facebooka, która biżuteria chciała z Chin, więc musiała tam niecałe 2-3 tygodnie na to poczekać, tak? I ona to kupiła. Ale kupiła tylko dlatego, że o, dobra, bo to jest wspomnienie takie i takie, bo my zrobiliśmy reklamę, wideo, dźwięk, z tyłu flaga amerykańska, odpowiedni dźwięk, tak? Podciągnęliśmy to wszystko. Tak samo robiliśmy celtyckie produkty, tak? Czyli wszystkie te węzły, pierścionki czy biżuteria różnego rodzaju. Była wszystko pod to podciągnięta. Czyli pewien trend, pewne zainteresowania też ludzi, tak? Przykładowo, jeśli ktoś jest fanem piłki nożnej, tak? I jego, nie wiem, fanem, jego najlepszą drużyną piłkarską jest Legia albo Wisła w Krakowie, to oni kupują wszystko, co jest z tym związane. Wszystko. Ostatnio widziałem, mój kolega tutaj z Krakowa kupił koszulkę jakąś okazyjną, taką na chyba jakoś tam, ileś tam 100 lat rocznicy powstania klubu. Ja zakładam, że ta koszulka z całym tym pakietem kosztowała dobre kilka tysięcy, tak? Ta jego koszulka pewnie będzie leżała w tym pudełku albo na ścianie, no ale sorry, wyprodukowanie takiej koszulki kosztuje, nie, 100 zł max, prawda? Z pudełkami i innymi bajerami, no nie? Da się, ludzie kupują, co potrzebujemy, te trendy różnego rodzaju są. Trzeba się tylko po to podpiąć, umieć to wykorzystać, zaproponować to, co ludzie potrzebują, to, co ludzie chcą i na tym po prostu zarabiać, tak? Przykładowo jeszcze, za chwilę będzie Halloween, tak? Więc wszystkiego rodzaju maski, tak? I teraz można popatrzeć na przykład, jaki jest najlepszy serial na Netflixie. Dom z papieru? Przykładowo, no nie? Jest jeszcze inny jakiś tam... Teraz Squid Game. Squid Game, ale tak? Wiesz co, powiem ci, że ryję czachę trochę. Zacząłem wczoraj oglądać pierwszy odcinek, nie? Powiem ci, że specjalnie oglądam ten serial, tylko po to, żeby dowiedzieć się, na czym polega fenomen społeczny. A wiesz, skąd się o nim dowiedziałem? Bo zobaczyłem na jednej grupie dropshippingowej na Facebooku, że ktoś powiedział, że mam maski z tego serialu. Okej. Okay. Kto chce kupić większą ilość? Zbliża się Halloween. Facet wykorzystuje to idealnie. Ja tam widziałem chyba 50 komentarzy, że ja biorę, tak? Po ile. I teraz za chwilę zobaczymy, jak dzieciaki czy inni ludzie będą biegali w tych maskach, tak? Już nie wiem, o co chodzi z tymi maskami, ale wiesz, pewnie wy wiecie więcej. Tak, napiszcie, bo to dopiero wiesz w drugim odcinku. Tak. Możecie dowiedzieć się, możecie napisać w komentarzu, nie? Tylko bez spoilerów, proszę. No i to jest wykorzystywanie tych trendów, tak? Co się zmyka popularne? Był teraz błąd w kinach, tak? Więc już pewnie powinno pójść coś w tym rodzaju, tak? Tutaj jesteśmy w hali forum. Myślę, że tutaj można by było coś zrobić a la Bond, tak? Pewne klimaty, bo cofnąć się w czasie, tak? Gatsby, bardziej wiesz, to Gatsby jest, tak? Mega. Pasuje, tak, faktycznie. Tak, tak. Złoto, nie? I te kolory. I to jest to, nie? To trzeba umieć wykorzystać sytuację, tak? Po prostu, która jest na rynku i najlepiej tu i teraz, tak? Pada Facebook, to w moim temacie agencja mówi, dobra, robimy fajne strony, tak? Naucz się, po pierwsze, u nas w agencji jest tak, że mam podział, mój wspólnik Dawid Kotys, on się zajmuje stronami, wszystko co z tym związane, a ja mam swój dział marketingu, reklamy, webinarów, sprzedaży online, więc trochę konkurujemy de facto, ale jednocześnie się uzupełniamy, tak? To jest fajne dla klientów i dla nas również. No więc my tak samo mówimy, ok, Facebook pada, więc połóż nacisk na to, żeby twoja strona była idealna, żebyś miał bloga, żebyś miał content dobry, tak? Żeby robić webinary, żeby mieć mailing, żeby mieć bazę mailingową, tak? Bazę SMS-ową. No bo wtedy w razie czego, kiedy ci social media padną albo z jakichś przyczyn przestaną się opłacać,
no to masz tutaj zasoby, które możesz działać. Do nas się zgłaszają teraz klienci. Mamy takiego innego klienta, którym zrobiliśmy chyba kilka lat temu tak naprawdę też stronę. I on teraz do nas wraca i mówi, wiecie co, wszystko fajnie działa, ale przestało działać na Facebooku coś. Facebook zmienić algorytm, tak? Nie wiemy, co się wydarzyło. Reklamy nie działają, tam ta agencja, która z nami wcześniej z nimi pracowała, nie daje rady, brakuje jej pomysłów, nie wiadomo, o co chodzi, tak? Nie mamy efektów takich, jakbyśmy chcieli. Pomożecie? No i pierwsze, co ja wchodzę, to porządkujemy elementy i staramy się zobaczyć, gdzie tutaj leży jakiś kłopot i go wyeliminować. Ale to jest właśnie to, nie? Że my zaczynamy komunikować, typu pada coś, działamy. Jest James Bond, to Gwiezdne Wojny, to serial jeden, drugi, tak? Pyk, maski, stroje, tak? Tylko stanie sytuacji, nie? Mówimy o pozyskiwaniu klientów, ale jeszcze tak o rzecz chciałam zapytać, a jak odzyskiwać klientów? A po co? To wiesz, sprzedaż. To zależy, tak? No bo jeśli mamy sklep i mówimy o porzuconych koszulkach, czyli ktoś dodaje do koszyka i nie kupuje, no to są narzędzia do tego, tak? Czy marketing po prostu mailingowy, SMS-owy. Jest tu w Krakowie też firma, z którą współpracujemy, która ma świetne narzędzie do tego, żeby odzyskiwać takie koszyki, takich klientów. No i to się po prostu robi narzędziami, tak? Czyli to mam sklepy. Jeśli mówimy o klientach, którzy z jakichś przyczyn od nas odchodzą, bo coś im się nie podoba, to ja mówię, że nic na siłę. Nie potrzebujemy klienta, który ma problem z nami, się awanturuje, że tak powiem, w cudzysłowie brzydko mówiąc, albo coś mu nie pasuje, tak? Coś nie gra, nie ma tej chemii. Może na początku była, ale w trakcie z jakichś przyczyn po prostu ktoś może nie być zadowolony i mówi ciao. Nie? Mówię, żegnamy się, tak? My czasami też podejmujemy taką decyzję, że nie opłaca nam się już współpracować, albo nie chcemy z tym ludźmi współpracować, bo są, nie wiem, niemili, komunikacja nie jest taka, jakbyśmy my chcieli, tak? Dwustronna, fajna, miła i uprzejma. Czy na projekt narzędzi nam mówicie, co ten facet jest taki jakiś dziwny, tak? Bo nie wiem, przeklina przez telefon. Zdarzają się tacy klienci. Zdarzają się też tacy klienci, którzy mają jakby takie wyskoki i później się jakby to normuje. A często są też po prostu emocje, tak? Bo ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy. Więc ja mówię, w przypadku sklepów, odzyskiwanie koszyka jak najbardziej trzeba to robić. I to jest podstawa, bo jednak bardzo dużo osób niestety na średnio zrobionych stronach czy sklepach dodaje do koszyka i później z jakichś przyczyn nie przechodzi. I z tym też się czasami, że tak powiem, spotykamy przy reklamach. Kiedy robimy reklamy na zakupy i widzimy, że klient dodaje do koszyka, ale nie kupuje. Czemu? Wtedy trzeba wejść na stronę, zobaczyć, jak wygląda koszyk, co się dzieje. Na przykład też mamy takiego klienta jednego, który tak właśnie ostatnio wyszło takie rzeczy. I to jest praca. Natomiast odzyskiwanie klientów, którzy z jakiejś przyczyny powiedzieli, że nie, no ja mówię, że nie ma sensu, tak? Na siłę nie ma nic. Możemy dawać rabaty, robimy coś za darmo, czy coś na stylu. Nie ma sensu. Pomaganie klientom w momencie, kiedy mają kłopot albo nie rozumieją, typu na przykład, nie wiem, używają serwerów, które są zbyt wolne, to my nawet robimy czasami tak, że po prostu bierzemy na siebie, mówimy, dobra, drogi kliencie, my kupimy tobie hosting, postawimy, przyniesiemy stronę, robimy to tutaj. Niech to będzie nasz koszt, nasza inwestycja, nasze później przyszłe działania, tak? Nawet gdybyśmy mieli coś nie robić, to mamy to wkalkulowane w biznes, bo wiemy, że gdy tak zrobimy, no to jest szansa, że klient powie, o, fajna firma, robimy dalej, tak? Podoba nam się to co wy robicie. A dla nas to jest, nie wiem, koszt 200 zł rocznie, tak? Nawet jednorazowo, umówmy się, że to nie są jakieś wielkie pieniądze. Jesteśmy w stanie zaryzykować i zainwestować po prostu w przyszłą współpracę z klientem. No bo na przykład hosting ma wpływ na to, czy strona działa szybciej, czy nie, tak? Czy wszystko działa tak, jak powinno, tak? Co jest też mega istotne i wiele osób o tym nie wie i zapomina po prostu o tym, albo po prostu nie wie. No więc to nam pomoże później utrzymać tego klienta. Ja bym powiedział, utrzymajcie klienta, tak? Czyli pracujcie nad tym, żeby utrzymać klienta jak najdłużej, tak? Dawajcie mu wartość, wiedzę, bądźcie z nim w kontakcie, rozmawiajcie z nim systematycznie, czy przez social media, czy przez maila, czy przez telefon czasami, i wtedy utrzymacie klienta i klienci nie będą odchodzić, tak? Tak. No. To jest tańsze, bo pozyskanie klienta znowu nas kosztuje dużo pieniędzy. Nowego klienta pewnie tak, natomiast czy to jest tańsze? W długiej perspektywie tak. Jeśli macie dobry plan na to, ilość produktów i usług, które spowodują, że ten klient będzie u was zostawiał pieniądze cały czas, to tak, to się opłaca. Tylko w długiej perspektywie, bo czasami ten pierwszy, drugi, trzeci miesiąc to możemy lecieć na prawie zerowych, że tak powiem, marżach, albo nawet czasami dopłacić do tego, ale przez długi pryzmat czasu, czyli no nie wiem, pół roku, rok, to się może opłacać.
też mamy taki proces, tak? Na przykład strony my robimy przykładowo 3 miesiące, tak? W zależności od strony, ale my też później mamy oferty, które są po sprzedażowym elemencie, tak? Czyli mówimy, hej, drugi klient, no teraz potrzebujesz jeszcze wsparcia, obsługi, zabezpieczeń, backupów, aktualizacji. Nie każdy chce edytować stronę samemu. My to możemy dla ciebie zrobić, tylko kosztuje tyle i tyle, tak? Ale masz tę pewność i bezpieczeństwo, że będzie wszystko ok. Że w razie czego, kiedy coś się wydarzy na stronie, a może się wydarzyć, no to jesteśmy my i tobie pomożemy, tak? Później, nie wiem, chcesz prowadzić social media, chcesz robić reklamy, chcesz robić, nie wiem, inne kampanie, mamy rozwiązanie. I my tego klienta staramy się utrzymać jak najdłużej, tak? Stąd mamy te właśnie dwa działy takie, które się wzajemnie uzupełniają w firmie. I to jest mega fajne. I po pierwsze ludzie, później klienci pracują z tymi samymi ludźmi, z tą samą firmą. I to też daje mi pewne bezpieczeństwo, prawda? Tak jak w związku, w relacjach, bezpieczeństwo jest mega ważne, czy w tańcu, tak? Tak samo w biznesie też, tak? Ta pewna stabilizacja, pewne bezpieczeństwo współpracy, pewna jakość usług też, no to jest mega istotne i mega ważne, nie? Zbliżając się już do końca naszego wywiadu, to tak, wiesz co, jeszcze zastanawiam się, bo wiele osób teraz by mogło mieć takie przeświadczenie, że to ja zrobię stronę internetową www, a jest na przykład dopiero przy tworzeniu biznesu, a dopiero potem wezmę się za social media. To też nie jest do końca dobre posunięcie, bo ci ludzie opóźniają ten swój start, a wiadomo, że strona kosztuje, a jeszcze dobrze zrobiona strona kosztuje. To właśnie twoim zdaniem, jak to jest? Czy lepiej zacząć od Facebooka, faktycznie skupić się na tym, co jest darmowe, a dopiero potem za zarobione pieniądze robić stronę www? Czy można już coś tam tworzyć w internecie, czy to bloga, czyli od tej strony, żeby w przypadku awarii ponownej nie zostać, wiesz, wylanym, znaczy, jak dziecko z kąpieli. Facebook nie jest darmowy, no nie? To też trzeba wziąć pod uwagę, od razu powiedzieć, bo kosztuje to czas. Fanpage też kosztuje, żeby tam coś wyglądało, tak? Czyli jakieś teksty, grafika i później reklama. Nawet prywatny profil też nie jest darmowy, bo inwestujemy swój czas, nie? Darmowy pod względem tego, że mamy dostęp do niej, jak najbardziej. Więc zanim wyprodukujemy stronę, to można zobaczyć kilka elementów wcześniej. Zależy, co robimy. Przykładowo, weźmy szkolenia, bo to jest popularny temat. Żeby wyprodukować szkolenie, no to nie trzeba nic wielkiego robić. Mamy telefon, możemy zrobić szkolenie na Facebooku właśnie, a możemy zrobić prostą stronę, tak? Nie musi być z fajerwerkami, prosty landing, które są już jakby gotowe i sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Social media są fajne, żeby zacząć przetestować, czy to będzie działało, czy nie, to znajdzie się zainteresowanie, tak? Więc jeśli my jesteśmy aktywni na swoich prywatnych profilach, to bardzo dobrze jest, żeby zacząć tam, tak jak mówisz. Strona może poczekać, super strona będzie i też będzie czekać, nie? Dobrze. Natomiast trzeba mieć to plan, trzeba wiedzieć, co chcemy osiągnąć, nie? Bo często ludzie zaczynają, ale nie wiedzą, nie do końca wiedzą, jak to ma wyglądać na samym końcu. Więc ta wizja musi być fajnie, jakby była w jakiś sposób określona. No i wyzwaniem jest też takie, że strony teraz można produkować na kilka różnych sposobów. Czasami przychodzą nasi klienci, którzy mają już jakąś stronę zrobiona przez studenta, który kosztowała 500-1500 zł, tak? I ona była dobra na początek. To jest fajne posunięcie, tak? Bo jeśli nie mamy dużego budżetu, to robimy to tak jak możemy, nie? Lepiej zrobić jakość, a jakość przyjdzie z czasem, jak ze wszystkim. Z wywiadami, ze szkoleniami, ze stronami i tak dalej, nie? My jako na przykład firma też się rozwijamy. Najpierw mieliśmy takie kompetencje, teraz zatrudniamy coraz droższych ludzi, którzy mają coraz lepsze kompetencje, więc to się przekłada na efekty, które mamy w firmie czy u naszych klientów, ale ta jakość musiała przyjść z czasem, tak? Ta ilość jakby wiedzy czy pieniędzy, które gdzieś tam się obracamy, przychodzi z czasem. Tak samo u klientów na samym początku, jak startują, ta strona może być nawet najprostsza, tylko po to, żeby sprawdzić pewne elementy, czy zrobimy coś na Facebooku nawet, żeby sprawdzić, jakie są elementy. Ja do tej pory znam ludzi, którzy sprzedają tylko przez Facebooka, na przykład robią live sprzedażowe na Facebooku, tak? I sprzedają, słuchajcie, perfumy, buty, sukienki, wszystko, tak? Nie mają innego źródła utrzymania. Teraz jak Facebook leża przez kilka godzin, to mi mój kolega napisał, który tak działa, mówi: Marcin, nie zrobiłem 3 transmisji, straciłem jakieś 50-60 tysięcy. O, to boli. To boli, nie? No, bo zazwyczaj tyle gdzieś sprzedaję przez te 3 transmisje, tak? No to nie wiem, co zrobiłeś w tym czasie, tak? Nie, bo wtedy wszyscy ludzie pisali, że jak awaria była, no to nie, zaczęli czytać książki, tak? Albo porozmawiali z kimś innym. Dokładnie, ale to był taki czas, wiesz, tak. Wow, nie? A niektórzy nas nie zauważyli, tak? Jak gdybym nie chciał wysłać zdjęcia do rodziny, to bym nie zauważył na przykład, tak? Że była jakaś awaria akurat w tamtym momencie. Więc to też jest dobre, żeby przetestować, tak?
Nie ma co inwestować od razu ileś tam set tysięcy czy tam tysięcy złotych w super stronę, jeśli na przykład nie wiemy, czy to w ogóle biznes wypali. A niektórzy ludzie myślą, że hej, muszę zrobić od razu coś fajnego, żeby zrobić wow. Tak. Tak samo jak ja. Kiedyś mieliśmy biuro, które kosztowało nas 3000 zł za mała kwitka, tak? Tylko po to, żeby robić na klientach efekt wow. Tak? Czyli oni przychodzili i widzieli wow, recepcja, ksero, nie wiem, fajne miejsce, klimatyzacja, wszystko robi, jest wow, fajne umiejscowienie w Krakowie. To nic, że nie było parkingu, nie? Ale miejscówka była super fajna, no nie? No i w teorii miał to sprzedawać, nie? No i może na niektórych robiło to jakieś wrażenie. Ale finałem skończyło się tak, że już tego biura tam nie ma. Że jesteście zdalni wszyscy. Tak, nie? No, to na zdalnym ja zawsze, to biuro mieliśmy kilka miesięcy, ale ja zawsze pracowałem z domu, tak? Zanim to było jeszcze modne, tak? Bo gdzieś miałem swoje biurko, swoje biura i mogłem pracować. Zresztą taki miałem plan, żeby tworzyć wszystkie moje firmy, bo chcę być, nie wiem, na plaży w Meksyku i sobie tam pracować, nie? No teraz już wiem, że na plaży nie za bardzo da się pracować, bo jest trochę gorąco. W sumie jest tyle rozpraszaczy naokoło, że się nie da po prostu, nie? Więc lepiej fajne miejsce klimatyzowane, ale w fajnym, ciepłym miejscu, tak? Żyłem za granicą kilka miesięcy i sprawdziłem ten model pracy zdalnej, nawet w różnych strefach czasowych, tak? Mając zespół w Polsce chociażby, czy zespół rozsiany po całym świecie, bo teraz mamy nawet zespół, który pracuje gdzieś w Szwecji, w Holandii, prawda? Większość ludzi jest w Polsce jednak, ale no to jest, wiesz, to jest takie rzeczy, które nas uniezależniają, więc my testujemy tak samo, nie? Popłynąłem trochę z tym tematem, ale chodzi głównie o to, że jeśli masz możliwość przetestowania czegoś, to lepiej to przetestować w niższych pieniądzach, sprawdzić to, niż od razu inwestować nie wiadomo co, tak? Czyli lepiej wydać więcej na reklamę i sprawdzić na reklamie, ile będzie, niż inwestować w mega wypasione strony od razu na początku. Tak. Jeśli nie, warto zainwestować mało pieniędzy w małą stronę dobrą, ale mało, mniej, a później, nie wiem, za miesiąc, dwa czy trzy zainwestować większą kwotę w już coś, co będziemy wiedzieli, że na pewno będzie działało. Ty wiesz, że ja do dzisiaj nie mam strony www? Ja robię taki test, tworząc stronę kiedyś, tak, sam dla klientów, nie miałem swojej strony www. I wyobraź sobie, że sprzedawaliśmy strony klientów, nie mając swojej strony. Sześć dziura tak chodzi, jak takie powiedzenie jest, tak? Bo moje ulubione powiedzenie wtedy wśród klientów. Natomiast mieliśmy duże portfolio. Nasza strona do tej pory nie jest uzupełniona w 100% tak, jakbyśmy chcieli. Po prostu nie potrzebujemy tego aż tak bardzo, tak? I to, tak jak mówiłem wcześniej, działam na poleceniach, tak? A przede wszystkim jeszcze na chwilę obecną. No więc to działa, nie? Działa. Ja też mam kilka takich doświadczeń. No, ja muszę zdradzić, słuchajcie, tutaj przed kamerą, bo to chyba o tym nikt nie wie. Tobie to kiedyś mówiłam. Mm. Jak ja pozyskuję klientów i mam ich naprawdę masę, to jest OLX. To jest 9,99 na 30 dni i robię to od 4 lat i po prostu OLX przynosi mi najwięcej klientów. I nie potrzebuję nic więcej. Naprawdę, więc tu trzeba znaleźć swój złoty środek. Zaczynałam od niskich budżetów, bo po prostu nie miałam kasy, a teraz widzę, że to nie ma sensu inwestować. Po drugie, boję się, żebym nie przerobiła tych klientów, gdyby odpalić reklamy, ale OLX jest najlepsze źródło, więc trzeba faktycznie, tak jak mówisz, znaleźć swoją niszę, czy taką w cudzysłowie, klienta, gdzie jest on, ale z drugiej strony się też zdywersyfikować, bo jeżeli postawimy tylko na jednej nodze cały nasz biznes, tak jak w przypadku twojego kolegi, no to jesteśmy, załóżmy, nie kilka godzin w plecy, tylko czasami być może kilka dni. Tak. Co się przekłada na naszą przyszłość. Mamy takiego klienta, który sprzedaje części samochodowe, i on ma swój sklep, tak, ma swoją jakby hurtownię, bardzo duży, kilka magazynów, jest na Allegro, jest na OLX-ie właśnie, jest na jakichś innych portalach, korzysta z programów partnerskich, z platform i one mu dają bardzo dużo dochodu, bo po prostu dzieli się, nie wiem, 20-30% płaci komuś i ma to z głowy, płaci od efektów, to jest najlepsze, pewnie za chwilę wejdzie na Amazona, skoro już jest w Polsce, tak, i po prostu jest na wielu różnych miejscach i przestrzeniach, na Facebooku bodajże też już tam się publikują, no bo nigdy nie, bo jakby takie rzeczy są czasami tak, że ludzie szukają i czasami nie wiesz, skąd ludzie przyjdą. Zgadza się. Trzeba być na kilku różnych miejscach, jeśli masz taką możliwość, sprawdzić skąd, nie? Tak. Teraz najtrudniejsze jest sprawdzić, skąd drodzy klienci do mnie przyszedłeś. Więc na przykład jak do nas się zgłaszają ludzie, my mamy briefa, jak ktoś wypełnia stronę, tak? Tam jest jedno z pytań, skąd się do nas dowiedziałeś? Nie? I często pada z tej strony, od przyjaciółki, od koleżanki, od kogoś tam, znalazłam was w internecie, ktoś was polecił na grupie i później przy rozmowie, ja zawsze, jeśli akurat taką rozmowę prowadzę, to pytam,
kto konkretnie, gdzie konkretnie, tak? I sobie zapisuję. Ja mam statystyki, ja doskonale wiem, skąd przychodzą do nas klienci, okay. Tak? To jest też mega fajne, tylko że wiele osób o tym zapomina, bo leci biznes, działa, tak? A co, jak przestanie działać, nie? Bo tak się czasami dzieje, nie? Że przestaje coś działać. No i to jest fajne. I teraz jakby też patrząc przez pryzmat agencji i to, o czym wcześniej mówiliśmy, tak? Czy zaufaniu do agencji, to jest też to, żeby spojrzeć w tej perspektywie, że jednak ten ktoś, tak jak ja, powiedzmy, nie wiem, 16 czy ileś tam lat doświadczenia, ja naprawdę spędziłem bardzo dużo czasu na to, żeby pierwsze przetestować swoje pomysły u siebie. Sam sprzedawałem szkolenia, sam miałem sklep online, który został sprzedany tak naprawdę. Sam miałem różne pomysły, sam prowadziłem ileś blogów w starych czasach, sam korzystałem z programów partnerskich, później miałem platformę programów partnerskich, którą zamknąłem. Później mieliśmy szkolenia przez webinar, które sprzedawaliśmy i na przykład swoim partnerom w ciągu 6 miesięcy wypłaciliśmy albo 40, albo 60 tysięcy złotych przez te kilka miesięcy, która chodziła, która działała, ale którą zamknęliśmy, utopiliśmy, tak? Kolejny biznes, który dla mnie po prostu nie wyszedł, tak? Z jakichś tam przyczyn. To są błędy, na których my się uczymy. Teraz ja mam doświadczenie z własnych tematów, mam mnóstwo doświadczenia po stronie u moich klientów, bo na przykład na samą reklamę ja u siebie wydałem pewnie z kilkaset tysięcy złotych swoich usług, produktów i zarobiłem czasami więcej, czasami mniej, a u klientów to jest pewnie już w kilku milionach dobrych, tak? I to nie tylko w złotówkach. No, i stąd się bierze moje doświadczenie. No i teraz ty jako przedsiębiorca, tak, będąc w wąskim temacie, nie masz szans, żeby nawet mieć ułamek tego doświadczenia, co na przykład ja mam, albo część mojego zespołu, no nie? Bo jeśli my prowadzimy na przykład 30 czy 40 klientów aktualnie, no to no tam taki bagaż jakby doświadczeń i możliwości, jakie mamy, no to jest coś fajnego, nie? Ja na przykład lubię się tym bawić, dla mnie to jest fun. I teraz ja mam 16 lat doświadczenia i co roku mam coś innego, co chwilę coś się zmienia, Facebook się non-stop zmienia, algorytmy się zmieniają non-stop, same ustawienia reklam też się zmieniają, no więc trzeba mieć zaufanie do tych agencji, do tych różnych firm, do ludzi, którzy to prowadzą, ale też mieć pod uwagę to, że no ja mam tylko te 8 godzin dziennie, powiedzmy, tak? Więc dlatego mam zespół ludzi, którzy mi pomagają, którym transferuję wiedzę, bo my na przykład inwestujemy, mamy na przykład kilka szkoleń tak zespołowo i po prostu szkolimy się systematycznie, codziennie, de facto od godziny 9, na przykład mamy pół godziny na szkolenia, tak? I uczymy ludzi, więc ten zespół, który mamy sobie, czasami przychodzi z jakimś bagażem doświadczeń, który my jakby jeszcze podbijamy do góry, nie? Inwestujemy w zespół, nie? Co pokazuje nam później, że okej, to się przekłada na to, że przychodzą inni klienci, mają inne efekty, są zadowoleni, to płacą więcej, są zadowoleni bardziej, polecają innym. Jasne. I to się wszystko napędza, natomiast to jest kwestia zrozumienia tego i pewnej dozy zaufania, nie? To teraz ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom. Jak zaprogramować się na bogactwo i czym bogactwo dla ciebie jest? Wow. Takie wiesz, totalnie jest, z innego to świata. Bogactwo to jest stan umysłu. według mnie, no bo ja mam akurat, wiesz co, akurat mam ciekawą historię pod tym względem. Kiedyś na początku mojej kariery, jak tu przyjechałem na studia, miałem 20 lat, to trafiłem do Koła Przedsiębiorczości. Stworzyliśmy w Polsce pierwszy inkubator przedsiębiorczości na iluś tam uczelniach, na studiach, które później zamknęliśmy. To jest też ciekawe, bo weszły kluby, weszła większa firma po prostu. I tam organizowałem klub Cashflow. On się później łączył jeszcze z biznesem, który jeszcze prowadziłem przy okazji. I miałem fajną stronę pod tym względem, gdzieś tam się mocno kontentowo pozycjonowaliśmy. I dostałem jakieś zaproszenie do Katowic, teraz już nie pamiętam, chyba do MOPS-u, coś w tym stylu. Jakiś taki ośrodek, gdzie były osoby, które mają status wiecznie niepracującej, chyba tak się nazywało. Możecie mi poprawić. Chodziło ogólnie o to, że przynajmniej ktoś przez rok nie pracował, tak? No i miałem tam z nimi zagrać w grę w Cashflow, która uczy trochę przedsiębiorczości, trochę innego myślenia, tak jakby pod innym względem można popatrzeć. Jest też polska edycja tej gry. No i tam ja się zderzyłem z rzeczywistością, bo ja wtedy zarabiałem, nie wiem, z 15-20 tysięcy złotych miesięcznie. Naprawdę dobrze mi się powodziło. Już fajny gabinetur, wszystko.
samochód, wow, nie? Myślałem, że jest fajnie, do tej pory nie wiem, gdzie są te pieniądze. I wtedy był taki przyzmat, że ja na drugim roku studiów, tak, czyli młody gówniarz, tak powiem, myślę, że miałem już jakąś tam wiedzę, tak, wyczytaną z książek od znajomych, od kolegów, którzy mają bogatsze doświadczenie i dużo chęci, tak. No i jadąc tam, myślałem, o fajnie, no to zobaczymy, co tam jest, pokażemy im, jak to działa, zobaczymy. Natomiast trafiłem tam na coś takiego, że są ludzie, którzy mieszkają w kamienicach, gdzie mają dziury w oknach, gdzie jak zaglądają do lodówki, to faktycznie mają światło, gdzie największym szczęściem jednej kobiety, pamiętam, było to, że miała telefon komórkowy i mogła sobie za 40 zł miesięcznie doładować internet. Tak, gdzie ja 40 zł to wydałem więcej na paliwo, żeby dojechać z Krakowa do Konowic pewnie i jeszcze bramki. I dla nich to było bogactwo i szczęście. Nie? Ja potem i wiele osób tam po prostu było niezainteresowanych, ale ja przyjechałem dla dwóch czy trzech osób wtedy, którym pokazałem, że można troszeczkę w inny sposób działać, że można mieć szerszą perspektywę, że nie zawsze trzeba pracować na etacie od 12 godzin albo nie wiem, zbierać puszki, że można mieć trochę inną perspektywę i można coś zrobić w życiu. Ja pamiętam, że tej dziewczyny to było bogactwo, że ona mogła wejść w network, gdzie mogła zainwestować 10 zł tylko na początku, bo skądś tam miała te pieniądze, ją mogła sprzedać jakieś kosmetyki, komuś tam polecić innym znajomym i coś tam zarobiła. Dla niej to było mega bogactwo. No nie? I teraz ja zmieniłem taką perspektywę, że wiesz co, ja mam kurczę, mówiąc, że wtedy nie miałem swojego mieszkania, ale miałem gdzie mieszkać, miałem samochód, telefon, nie patrzyłem na rachunki, tak? Mogłem iść do restauracji i wydać pieniądze, jak chcę. Wtedy mówię, jak sobie powiedziałem, że kurczę, jak będę miał kiedyś syndrom, że narzekam, to sobie przypomnę tam na sytuację. No nie? I teraz dla mnie bogactwo jest bardziej w głowie. Tak, bo ja jestem takim typem człowieka, że lubię gadżety, ale nie jest to dla mnie najważniejsze. Tak? Ja wolę też często czuć się zadowolony, mieć kogoś koło siebie, z kim mogę porozmawiać, być na podobnych poziomie relacji, na podobnych wartościach pracować. Nie muszę mieć najnowszym samochodem, nie muszę mieć najnowszych telefonów. Fajnie to mieć, móc mieć, mieć tą możliwość, że zawsze mogę sobie to kupić, tak? To tak jak mój wspólnik powiedział, wiesz co, pracowałem tyle lat po to, żeby teraz jak kupiłem mieszkanie, to żebym mógł powiedzieć, że to mi się podoba, to chcę, to chcę, to chcę, to chcę, to chcę, to chcę i to ma być. Nie? A na co dzień na przykład my w firmie nie ma tak, że my bierzemy wypłaty sobie nie wiadomo jakie i jeździmy. Nie? Potrzebujemy tego. Może jesteśmy takimi ludźmi, tak? Bo jest druga perspektywa. Może nie jesteśmy na tym etapie biznesu jeszcze, że tak mamy. Więc dla mnie to bogactwo bardziej siedzi w głowie, tak? Czyli jeśli tu i teraz, w tym momencie ja się czuję szczęśliwy i zadowolony, dla mnie to jest ważne, tak? Czyli jeśli ja dzisiaj pojadę nad morze i dla mnie to będzie fajne, że ja będę mógł sobie nawet pojechać do fajnego czy mniej fajnego hotelu, dla mnie to będzie fajne, bogate, wzbogacające z innymi. I tak samo dla niektórych są takie rozmowy może jak dzisiaj, gdzie jest pewna doza inspiracji, gdzie ludzie przez to poczują się zainspirowani, przez to bogaci, tak? Wcale nie jest tam konta. No nie? I też to jest taki pryzmat znajomych, gdzie ja sam faktycznie multimilionerów w euro i w dolarach, w złotówkach również, którzy mówią podobne rzeczy, o dziwo, bo oni mogą jeździć w Porsche, mogą latać codziennie w innych krajach, do innych krajów, a i tak tego nie robią. Nie? Spływają im olbrzymie środki, większe niż my mamy w ogóle dostęp. Natomiast no, to jest też taka perspektywa po prostu patrzenia na to i korzystania ewentualnie z tego, co chcemy w danym momencie, sprawiania, żeby to było dla nas fajne, szczęśliwe i przez to nas wzbogacało. Super. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również Wam. A propos zdobywania wiedzy, oprócz social mediów, też wspomnianej książki Biblia e-Biznesu, mamy swoją księgarnię internetową, na którą Was zapraszamy. Tak. Tam najnowsze pozycje książkowe, więc koniecznie zajrzyj, sprawdź. No i oczywiście znajdź coś dla siebie. Także jeszcze raz dzięki wielkie. Dziękuję również. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Do zobaczenia.